Miało nie być już w tym tygodniu kolejnego odcinka z Magellan Challenge, a jednak on się pojawia. Sant Lucia. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejny odcinek z tego niesamowitego. Wyzwania. No, mówię St. Lucia, bo to St. Lucia będzie kolejnym krajem, w którym poprowadzę następny zespół, i to jest ekipa Northern United All Stars. Za chwileczkę sobie o tym zresztą e, porozmawiamy. Tylko szybciutko przypomnę na początku, żebyście zasubskrybowali kanał. Właściwie to was o to poproszę, bo co ja będę żądał? Ja nie mogę żądać, ale mogę was zachęcać. Podobnie jak mogę was zachęcić do tego, abyście zajrzeli na nasze media społecznościowe, na Facebooka, na Twittera i na serwer Discord wszystkie linki macie zawsze pod każdym z odcinków w opisie. No ale od początku słuchajcie. Jeżeli chodzi o naszą ostatnią przygodę, to pamiętamy bardzo dobrze. Ja prowadziłem ekipę w lidze Portoryko i to był zespół, który nazywał się Cryos de Caguas. Ten sezon się już Zakończył, niestety zakończył się wicemistrzostwem Co niestety powoduje, że ja będę musiał na Portoryko czy do Portoryko wrócić No ale wicemistrzostwo zdobyte, więc nie jest tak źle No jednak Portoryko nie może zostać zaliczone Musimy tutaj zdobyć mistrzostwo, jeszcze tutaj wrócimy Ostatni mecz, słuchajcie, który rozegrałem, tak tylko uzupełniając informacje No to mecz zremisowany 4-4 z Mayagüez I co to było za spotkanie? Wprowadziliśmy do przerwy 4 do 0. Kończy się 4-4. Ja to muszę zapisać, bo to jest po prostu rzecz nieprawdopodobna. Tracimy gole w doliczonym e, czasie gry. Charlie Chapman i Gary Sutton 90 i 95 minuta. No ale dobrze, o Porto już zapominamy. Jesteśmy na St. Lucia, bo chyba tak to by trzeba było przeczytać, a nie St. Lucia. St. Lucia. To taki kraj w Ameryce Środkowej, właściwie na Karaibach, który należy do. właściwie jest członkiem brytyjskiej wspólnoty Narodów. Ich dewizą jest The Land, the People, The Light, czyli Ziemia, Naród, Światło, a hymnem jest e, e, utwór Sons and Daughters of St. Lucia, czyli synowie i córki Saint. Lucia. Słuchajcie, no jest to taka mała wyspa górzysta pochodzenia wulkanicznego w zachodniej części wyspy Kalderii wulkanu Kalibu o wysokości. 777 metrów, gdzie ostatnia erupcja nastąpiła około 300 lat temu, więc spokojnie chyba nam nic nie, nie wybuchnie. Powierzchnia całkowita to 616 km kwadratowych jeżeli chodzi o liczbę ludności, no to jest około 160-170 tysięcy ludzi. No piękny kraj, którego oczywiście podstawą gospodarki jest turystyka, która generuje 80% przychodów. Religią dominującą, że ciasna jest. Katolicyzm no i tutaj niepodległość oni uzyskali od Wielkiej Brytanii w roku 79, ale wciąż są monarchią konstytucyjną i właśnie tym członkiem brytyjskiej wspólnoty yy, narodów, wobec tego głową państwa jest monarcha brytyjski, a oczywiście na St. Lucie rządzi gubernator, jak to ma miejsce w wielu przypadkach na Wyspach Karaibskich, gdzie właśnie yy, podlegają oni koronie no ale jednak mają swojego gubernatora, a tak wygląda szybkie yy, szybkie tło, jeżeli chodzi o ten kraj, natomiast co my mamy tutaj, jeżeli chodzi o piłkę? St. Lucia, słuchajcie, to jest kraj, który w tym momencie w rankingu jest na miejscu 168. Zobaczmy sobie pokrótce kalendarz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten zespół. No to oni oczywiście rozgrywają większość meczów towarzyskich, do tego eliminację do Mistrzostw Świata z ramienia strefy Konkakaw. Ostatnio przegrali z Kubą pierwszą rundę 0-3-1-3, więc tak naprawdę nie ma tu zbyt wiele do powiedzenia. Grają oczywiście. W dywizji C Ligi Narodów, Konkaka, gdzie radzą sobie z takimi ekipami jak wyspy Bahama, jak Tur Turks i Kajkos, no ale przegrywają z Kubą. No jednak, Kuba jest zdecydowanie mocniejsza. Tutaj, jeszcze w roku 2040, e, zobaczmy sobie przegrali pierwszą rundę eliminacji do Mundialu z ekipą Saint Kitts i Nevis 0102. Cofnijmy się jeszcze troszkę byli w dywizji B e, Ligi Narodów, ale tam sobie nie poradzili. no Haiti, Guyana, Saint Vincent to już ekipy zbyt mocne dla e, Saint. and Lucy, tu jeszcze mają eliminacje Kolejne przegrali za Rubą z 0-1-1-3. Także nie ma tu sukcesów. Nie ma nawet awansu do rundy drugiej, jeżeli chodzi o eliminację do Mistrzostw Świata. Tu się jeszcze troszeczkę cofniemy. Oni tak, wygrywają tą dywizję C w Lidze Narodów. Awansują do dywizji B, po czym zaraz spadają. Więc tak się wahają między tymi dywizjami. Grali z Kubą tutaj znowu eliminację. I nawet udało im się u siebie zremisować 1-1. Ale potem widzieliśmy na wyjeździe. Przegrali 2 do 0. Tu jeszcze patrzę sobie wcześniejsze eliminacje. To odpadli z Antiguą i Barbudą po rzutach karnych. Więc w sumie tutaj byli, powiedzmy, że. Najbliżej. No, ale my już zobaczmy, jak wygląda liga. Liga, jeżeli chodzi o St. Lucie, to jest 8 tylko zespołów, więc jak łatwo policzyć, będziemy mieli jedynie 14 kolejek. I bardzo fajnie, ja lubię takie szybkie bam 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 i kończymy e, ligę. Dlaczego wybrałem Northern United? Ano, dlatego, że to jest zespół mocny. Rok temu miejsce trzecie, zwolnili menadżera i zatrudnili mnie, natomiast dwa lata temu oni byli mistrzem e, St. Lucie. Także wydaje mi się, że możemy spokojnie ten Sukces w miarę szybko powtórzyć. Miałem jeszcze ofertę z klubu, właściwie sam aplikowałem do ekipy Big Players, ale Big Players w zeszłym roku zajęli miejsce szóste. No więc wiadomo, że ja wybieram zespół lepszy, po to, żeby szybciej to mistrzostwo po prostu na St Lucie zdobyć. Jeżeli chodzi o skład i o kadrę naszego zespołu, to mamy tutaj tylko zawodników z narodowością St Lucia. Wydaje mi się, że oni też powinni mieć od razu. Yy, od razu obywatelstwo brytyjskie, ale nie jestem pewien. Nie, jednak nie mają. Yy, wielokrotnie jest tak, że, że oni mają to obywatelstwo drugiego kraju, pod który podlegają. Tutaj chyba jednak nie. W każdym razie języki urzędowe to angielski i francuski, prawdopodobnie, z tego co widzę, chociaż się jeszcze będę chciał upewnić. Tak, angielski i francuski. Ja chyba te obydwa języki znam bardzo dobrze, bo już miałem okazję być w krajach, gdzie te języki były używane. No angielski, wiadomo, francuski też. Francuski i angielski płynnie. A znam na przykład język dżonga, laotański, somalijski, malajski, arabski, syngaleski. Czy jakiś wasz menadżer zna język syngaleski? A takie to pytanie mam do Was. A to jest takie fajne, zawsze buduje klimacik. Dobrze, przyjrzyjmy się zawodnikom, którymi dysponujemy, jeżeli chodzi o kadrę, yy, która będzie rozgrywała te mecze o Mistrzostwo St. Lucie. No to mamy dwóch bramkarzy. Jest to, są to raczej wyrównani profilowo piłkarze, jest Earl Reid, 29-letni zawodnik, który jest wychowankiem Northern United, ale tutaj za bardzo nie gra, dlatego że bramkarzem numer 1 przez ostatnie lata był Vivian Joseph i to jest piłkarz, który zagrał 13 i 14 odpowiednio meczów, jest to też wychowanek naszego klubu. Dalej. Dalej mamy gwiazdę naszego zespołu, czyli 30-letniego Gervana Lamberta, i to jest piłkarz, który nawet rozegrał jedno spotkanie dla reprezentacji St Lucie, podstawowy, jak widzimy, zawodnik w ostatnich latach, też wychowanek tego klubu. Wiadomo, że ta historia jest krótka, dlatego że ja Ligę St Lucie dodałem chyba 4 lata temu. Dalej mamy Warrena Doxiliego, kolejnego środkowego obrońcę z dobrym odbiorem piłki, piłkarza, który też jest wychowankiem naszego klubu. 12 spotkań i 3 gole do tej pory. Rickson Frederick, następny środkowy obrońca odbiór piłki 15. Sprawność, skoczność, przyspieszenie, determinacja to jest to, co go charakteryzuje. 28 lat wychowanek El Ninos. 13-8 to nam daje 21 spotkań i jedną asystę. No i najmłodszy z tej, z tej ekipy środkowych obrońców to KART. Prezydent, czyli 18-letni e, zawodnik, pewnie wychowany. Tak, Northern United. Do tej pory cztery rozegrane e, spotkania. Mamy tu jeszcze Edena Gabriela, 22-latka, e, z dobrym podaniem, z dobrym rzutem wolnym, sprawność, no te bite, stałe fragmenty gry, bo też rzuty różne, e, nie najgorsze. E, Wychowanek big players, potem transfer do Niach. Nie wiem, co to jest za ekipa, bo nie ma tutaj rozszerzenia. No i potem już mecze w Northern. United. W ogóle my gramy, słuchajcie, mecze na stadionie Gross Islet Playing Field o pojemności 700, e, 700 miejsc. To, to dosyć mało. Andrews Joseph, mogący grać i na prawej, i na lewej stronie obrony z dobrą szybkością, przyspieszeniem, to bardzo cieszy. E, też wychowany klubu, 23 mecze, do tej pory 3 gole i 2 asysty. Mamy tu również Francisa Tomasa, lewego wahadłowego, lewego obrońcę. No te parametry w obronie dość kiepskie. Wychowanek Northern United, 18 spotkań i dwie asysty i to jest nasza linia obrony. Do tego słuchajcie, mamy yy, do tego słuchajcie, mamy jeszcze Zane Joseph to jest 32-letni defensywny pomocnik z niezłym odbiorem i kryciem, również wychowanek naszego klubu, tak go ujmijmy. 17 spotkań: bramka i 3 asysty. Dalej, prawy skrzydłowy, czyli Pernal McFarlane. Mi zależy na tych skrzydłowych szybkich, bo ja gram 4-4-2, więc mam nadzieję, że pan Pernal McFarlane nam się dobrze spisze. Do tej pory 21 spotkań: bramka i asysta. Javik Myers, środkowy pomocnik, taki bardziej ofensywny już zawodnik, on z kolei jest wychowankiem ekipy Vampire Sports Athletic Dramatic Club, <grywki> Dramatic Club. 7 asyst do tej pory, jeżeli chodzi o mecze w Ekstraklasie St. Lucie. Co mamy dalej? Dalej mamy Erika Juniora Baptist, czyli prawego, yy, skrzydłowego, ewentualnie ofensywnego, środkowego pomocnika. Yy, jednego z lepszych piłkarzy, jeżeli chodzi o nasz zespół. I tutaj mamy 24 mecze, dwie bramki i. 3 asysty. Dalej Rickson Simon. Ja tym piłkarzom oczywiście się przyjrzę, ale to jest jeden z najlepszych piłkarzy, jeżeli chodzi o środek pomocy. I bardzo fajnie, bo taki zawodnik będzie mi potrzebny. 14-krotny już reprezentant St. Lucie. 18 lat. Ma dopiero ten chłopak. 25 meczów i 10 asyst. No to wiadomo, że kluczowa postać. Jeżeli chodzi o nasz zespół, Sean Felix, yy, kolejny środkowy pomocnik, ewentualnie skrzydłowy, ale z tą szybkością na skrzydło to średnio. Natomiast ra raczej środkowy pomocnik. Do tej pory zero meczów, więc nie ma tu o czym mówić Nathan Charlery to z kolei lewe skrzydło Dobra szybkość, dobre przyspieszenie Jak na taką ligę Tu mamy cztery mecze i jedna asysta eee, Jeszcze mamy Kena Josefa, Który też może biegać i na prawej i na lewej stronie I naprawdę sprinter Bardzo szybki piłkarz, 18-letni Dwa występy dla St. Lucie W zespole North United, North Northern United 27 spotkań Bramka i... 9 Co mamy dalej? Dalej mamy y, już napastników, y, czyli Kłomi Agustin, lat y, lat 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 18, młodzieżowy reprezentant St. jedna bramka, trzy występy dla Northern United, Giovanni Aurelian, y, kolejny zawodnik, 18-letni, jeden występ tylko dla y, naszego zespołu, Melanius Lionel. No to prawie Messil, ale tutaj, u mentalnie, to Wam powiem, że to będzie na pewno. Jeden z naszych ciekawszych napastników. Widzę, że chcą go pozyskać inne kluby. Ja mu od razu może spróbuję nowy kontrakt przedstawić, bo widzę, że mogą nam go zawinąć. Tymczasowy. No a spróbujmy półzawodowy na dwa lata. Dajmy mu 170 miesięcznie. Dobra, zgodzi się. Super, więc ten Lionel, słuchajcie, Melanius, on zdobył już 7 goli w 21 występach. Dalej Justin Preedam, czyli też jeden z ciekawszych napastników z kapitalnym wykańczaniem akcji i z niezłym przyspieszeniem, na pewno też będziemy chcieli go tutaj e, zatrzymać. 9 goli w 27 meczach, no i ostatnim piłkarzem 32-letni Jamie Janvier, czyli piłkarz, który do tej pory wystąpił 18 razy i zdobył 6 goli. Niezła kadra, znaczy nie wiem jak ona się plasuje na tle całej ligi Można to sobie oczywiście sprawdzić To chyba w, tak, raporcie zespołu będzie Jeżeli chodzi o obronę słuchajcie To mamy, o tu się automatycznie przełącza na obrońców Czego nam brakuje w następnych edycjach No ta obrona tak średnio na tle całej ligi Pomocnicy troszeczkę lepiej wyglądają Bo tutaj część atrybutów przewyższa tą średnią ligową Jeżeli chodzi o atak no, to tak kiepsko, kiepsko fizycznie nieźle, mentalnie bardzo dobrze i technicznie też się wyróżniamy na tle całej stawki ligowej. Więc powiem Wam szczerze, że jest to zespół, którym spokojnie myślę, można powalczyć o mistrzostwo St. Lucie i tej całej ligi, tylko trzeba dać z siebie wszystko. Ale sądzę, że można tu zrobić już w pierwszym sezonie dobry wynik, że już w pierwszym sezonie to mistrzostwo powinniśmy ogarnąć. No, gdybym nie był tego pewien, to bym tutaj nie przychodził po prostu i nie tracił. Całego roku. Zatem jeszcze pewnie jakieś wzmocnienia zrobię, bo scouting tutaj działa. Ja mam oczywiście wielką znajomość tych piłkarzy, którzy byli z nami wcześniej. Także tutaj na pewno sobie, sobie pogrzebiemy, popróbujemy. O, mamy tego Fetisowa, który był z nami na przykład w Kryojos de Caguas i tak dalej. No może kogoś uda nam się ciekawego ściągnąć, ale to powiem Wam o tym w kolejnym odcinku. Także zaczynamy walkę. Pierwsze spotkanie gramy, słuchajcie, za 40. 27 dni z ekipą El Ninos, a tydzień później z Upton Rebels. I na te dwa spotkania już Was mogę na kolejny odcinek zaprosić. W październiku gramy też puchar. Mamy tutaj puchar. To jest bardzo ważne, bo nie zawsze nie zawsze te puchary są krajowe. Na przykład ostatnio, gdzie graliśmy na Portoryko, czy w Portoryko, to nie było pucharu, a tutaj mamy puchar St. Lucie. Więc o ten puchar też będę chciał powalczyć. Do tej pory, słuchajcie, tak wygląda moja kariera. 28 klubów w karierze, 770 rozegranych spotkań. 25 lig wygranych i, 20, nie, i 16 przepraszam, pucharów zdobytych. No więc e, tak to słuchajcie, wygląda. Nie ma mnie jeszcze w galeriach Sław, jeżeli chodzi o poszczególne e, kontynenty, na to sobie trzeba zapracować. E, tutaj, jeżeli chodzi o Amerykę Północną, no to trochę nam jeszcze brakuje, żeby być, e, żeby być wysoko. Jeżeli chodzi o Afrykę, no to też dopiero 15 punktów uzbieranych dajmy kontynent. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową tutaj nas nie ma w ogóle. Azja. Azja, słuchajcie, tych punktów mam 21 mimo że 7 lig już rozegranych. E, jeden tylko puchar wygrany krajowy. A LIG, przepraszam, 7 wygranych. Tak, nie klubów, tylko LIG 7 wygranych. Tak, tak, tak. Yy, jeszcze wrócimy sobie do kontynentu i zobaczmy sobie. Ach, to się przełącza tutaj. Yy, Europa. W Europie byłem w dwóch klubach i dwie ligi zdobyte. 37 punktów dopiero mam w Europie. No i oczywiście Oceania. Tutaj mam tych punktów 8. 4 ligi i cztery puchary wygrane, ale jeszcze mi trochę brakuje. No trzeba wygrać pewnie no Nową Zelandię, Australię. Znaczy Australia to już nie jest Oceania chociaż tutaj jest, ale chyba tego mi nie będą tak liczyć, więc y, tak to, słuchajcie, wygląda. E, jeszcze troszkę brakuje, jeszcze troszkę brakuje, żeby y, żeby, żeby tutaj y, być w tej galerii sław na poszczególnych kontynentach, ale bierzemy się teraz za Sant Lucie Piękny kraj, y, piękne okolice Karaiby, więc na pewno będziemy się dobrze bawić. Ligę rozpoczynamy za niecałe dwa miesiące, także zapraszam już na kolejny odcinek, który zapewne pojawi się w następnym tygodniu. Za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Sant Lucia i zespół Northern United All Stars wita pana piwarskiego, wielkiego obierze świata. Dużo, dużo zdrówka, trzymajcie się. Cześć!